Dawno, dawno temu, a dokładnie 5 kwietnia 1883 roku w Krakowie, dwóch kolegów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, polski fizyk i chemik, postanowili poeksperymentować. Skłoniło ich do tego zaobserwowane w 1870 środowisku skraplania tlenu przez pewnego Szwajcara z długą brodą oraz Francuza z czarnym wąsem pod nosem. Po długich i ciężkich próbach Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski dokonali wielkiego wydarzenia w świecie nauki. Po raz pierwszy w historii otrzymali ciekły tlen przez skroplenie składników powietrza, tlenu i azotu.